No to cześć, cześć. Zachowamy tą gierkę. Naprawdę, zanim zachowamy, ja chcę zobaczyć ten karier. Co my tu robimy w ogóle? Czuwamy tutaj przy tym tulagi. Idziemy na direct chyba. Tak, my chcemy uciec od niego. Jaki mamy search arki? O kurde. Chyba złe. W ogóle, jaką mamy wysokość tutaj ich? 2000. Pójdźmy na 5000 co najmniej. Dobra. I wszystko będzie grało, tak? Wszystko jest dobrze. Co tu jest grane? Okej, przestań ładować supply. Odsumuj. A co tu mamy? Z fuel. Przestań ładować, już nie trzeba. Starczy ci. Transferuj teraz te. Okej, niszczyciele transferujemy z powrotem. A te statki są zacumowane. Jest okej. Okej, czy ten się już władował? Jeszcze nie. Jeszcze nie, 660. Nie jest źle. Będziemy chyba benzynę im dawali tutaj. Natomiast jest nieźle. Ten się wypakowywuje. Czemu jest, czemu nie wiem, czemu nie jest, nie jest zadokowany. Wiem, czemu nie jest zadokowany, bo jest za mały port przecież, tak? Natomiast te tutaj, ten jest za, te są zadokowane. Tak jest, więc trzeba ten sam trik zrobić tutaj. Robimy nowy task force, surface. Dobrze. Destination to lagi, retirement nie jest allowed. I robimy, żeby on. Nie, to jest to samo. No właśnie. Spotkał ten task force. Teraz. I task force to. Serio? Chwileczkę. Meet Task Force. To jest ten supply, to jest Hyperion. Ja chcę, żeby go spotkał. Bardzo dobrze. I follow. No właśnie. Teraz będziemy go bronić. Teraz ty możesz być zadokowany. I unload cargo, unloading. Ok. Więc jesteś zadokowany. A ty jesteś Task Force 1, Task Force 8, a ty. Task Force 8, co są tylko DD, to są niszczyciele, one podążają za Task Force 8, czyli go będą bronić. Bardzo dobrze. A ty spierdalasz na górę. A ja zaczynam się modlić, żeby moje kariery tu przeżyły. Jeszcze zobaczymy ich search. Za mały. Zaczynamy search od 60. W imię Ojca i Syna. Cię źle coś tu nacisnąłem. January 17. No właśnie, czy ja tu źle naciskam? Teraz dobrze, nacisnąłem. Ok. 17 August, nie January. Ok, więc zobaczymy, co jest grane. Puścił dwie torpedy. Mam nadzieję, że nasze Task Force da mu teraz w dupę. Bo o to chodzi. Żadnego trafienia jeszcze nie mamy. Coś znaleźliśmy. Niszczyciel Asanagi. I trzy niszczyciele, i w nocy jeden niszczyciel japoński jest warty trzy nasze, jeżeli nie więcej.
doszedł do nas. Kurde blade, ten niszczyciel w nocy doszedł do nas. Tu jak zwykle bombardujemy Lae. Dobrze, proszę tego Asanagi wykończyć. On już jest znaleziony, no bo kurde jest nas blisko. Trafienia proszę. Okej, jedno trafienie. Jedno trafienie tylko było, ja pierdzielę. Atakujemy żołnierzy. Następna fala uderzeniowa na Asanagi. No, następne trafienie. Magazyn amunicyjny eksploduje. Chyba poszedł bul. Tak, on sobie już za dużo pozwala. To już był wielki problem. Następna łódź podwodna. Oni wystrzeliwują te torpedy. Jak wiemy, te łodzie podwodne, one mają tych torped nie tak dużo. Powiedzmy 4 czy 6 czy 8, więc oni wystrzelają te torpedy na nasze destroyery, które je wymanewrują, będzie ok. To jest Kokoda Trail, czyli ścieżka Kokoda. To jest jedna z najsławniejszych bitew wojsk australijskich. Zajdźcie sobie na jakieś odcinko na YouTube, czy najlepiej jeszcze książki, czy na internecie poczytać o Kokoda Trail. Bardzo interesująca bitwa. Wszystkie wojska były wysłane do, żeby pomóc Wielkiej Brytanii i zostały tylko słabo wyszkolona tak zwana milicja i to wysłali właśnie do walki. To była niesamowita mężność tych Australijczyków, że oni w ogóle to utrzymali się tutaj. Ten ścierwo świnia MacArthur bardzo skrytykował australijskich żołnierzy, że nie są tacy dobrzy jak amerykańscy Marines. On jest idiota. Żołnierze australijcy, co tutaj walczyli, ja może to pokażę. To jest milicja, milicja, ok? To oni nie są super wyszkoleni. To są po prostu pospolite ruszenie. Replacements im damy. Potrzebujemy, żeby oni swoje składy mieli. I w ostateczności upgrade, nie damy im upgrade, ale replacements tak, to by błąd. Trzeba im dać, żeby mieli nowy narybek. To, co Japończycy im zabiją, żeby to oni dostali nowe replacements. Nie, jak to po polsku powiedzieć. Ok. Zatopiliśmy im cholernego tego niszczyciela. Hyperion nie dojdzie tam. To był błąd. Hyperion niech pójdzie tutaj. Niech wraca do Tulagi. Nie wiem, czy on tutaj dojdzie. Co tutaj jest? Aha, te wracają. Nie, ty nie wracasz. Ty idziesz do Task Force. Idziesz do tego i merge. Będziesz miał ekstra eskortę. Natomiast ty spierdalasz tutaj. Search arki masz bardzo duże, a nawet za duże teraz. Ten search arc mu zrobimy mniejsze, bo to już jest żart. No, ten, przynajmniej zatopiliśmy im tego niszczyciela, ale oni nam zatopili, nie zatopili, tylko bardzo uszkodzili ten transportowiec, więc nie wiem, kto to wygrał. Okej. Okay. Pokaż te search arki, pokaż te search arki, poka. Okej. Okay. Damy go teraz na 11 tysięcy stóp. Boję się, że będą jakieś poważniejsze teraz siły, więc niech oni zapierdzielają teraz tutaj. Supplies 20. Oni nie mają w ogóle tutaj zaopatrzenia. Przynajmniej mamy supplies tutaj, chociaż tutaj do mamy wystarczająco tutaj. Tak, wszystko jest zreperowane. Dobra, czy możemy coś innego fajnego zrobić? Mamy tutaj Kataliny. W
WP23. Ja chcę, żeby był supply transport. Chcę, żebyś zaopatrywał tych. Ile to jest? Na 13. No jesteś w zasięgu. Zasięg masz normalny 15, więc jest OK. Leć. 17 tysięcy. OK, dobra. 20% niech i zaopatrujemy ich. I pomału, peczek drutku, będziemy ich zaopatrywać. Z tej bazy będziemy lecieć do Tulagi, zaopatrywać ich w ich jakiś supply. Nie wiem, ile taki Catalina może mieć. Na pewno mniej niż statek, więc nie wiem, czy to dopłynie. On ma Fire 88, czyli pali się prawie cały statek. 50% nabrał wody i 77% na system kończony, więc ten statek ledwo płynie. On zaraz popłynie bul, bul, bul. Ale mnie zrobił ten... A ten meeting? Dobrze, no to ten spotyka. A ten płynie tutaj? Dobrze. Ekstra destroyery będzie miał. Okej, fajnie. Nasze łodzie podwodne na razie nic jeszcze nie robią fajnego. Parapapa, okej. Czatujemy przy truk. Przy Rabaul nic nie ma. Właśnie kolega zauważył, przeczytałem, że jak są ciemniejsze te, to jest głęboka woda i lepiej dla naszych łodzi podwodnych. Natomiast te jaśniejsze to jest shallow, czyli płytkie. I tu sieć gorzej naszym łodziom podwodnym znaleźć. Notabene, te wracają i te wracają do portu. W ogóle torped nie użyły. To było na tyle. Czy ten patroluje coś? Nie. Może nie patrolować, bo wtedy bardzo szybko im te fuel używa, więc cholera. Clear the patrol zone. Niech on po prostu będzie tutaj. Retirement nie allowed. I bądź tutaj i reaguj. Chwileczkę, dlaczego spierdalasz z powrotem? Dobra, nie chcę retire, ja chcę, żebyś tu był. Okej. Okay. Masz pełno torped, masz pełno benzyny, spokój. Bądź tutaj jeszcze parę turn, okej? Okay? Parę tych dni. Okej. Okay. Intelligence, czy trzeba... Pogoda jest overcast, to znaczy jest chmurnie, a tu deszczowo, a tu prawie, że deszczowo. Czyli mamy deszcze. Okej. Okay. Będzie ciężko latać. Ale spoko. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, co tu mamy. Karina Supply. Ach, oni się wyładowują. Okej, okay, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że się wyładowujesz. Tu mamy tankera, tak? Nie. Tu mamy tankera. Dajemy im trochę destroyerów, jeżeli mamy. Mamy, jasne, czemu nie? Jakichkolwiek tam. 4. Zapierdzielamy do Luganville'u. I z Luganville wyładujemy to wszystko i będzie cool. I będzie cool. Tutaj nam, jak widzimy, 4 te statki. Na pewno są tu łodzie podwodne nieprzyjaciela. Czy mamy ASW jakieś? Tak, Hudson ma ASW. Nawet go zrobimy na 3. 3 heksy, to wtedy raz, dwa, trzy. On wtedy będzie łapał te nieprzyjaciela. Co tutaj mamy? Jeden jest rozwalony w reparacji i jeden jest w użyciu, więc dużo tutaj nie pływa, ale spoko. Notabene, można zobaczyć, co tu jest grane. Wiesz co? Przestań tu patrolować. Przecież tu widać gołym okiem, co jest grane. Więc ty zapierdalasz teraz tutaj. I retirement nie jest allowed. I masz mu pomóc.
A tu jestem więcej niż pewny, może nie jestem pewny. Nie to. Czy mamy DD jakieś? Nie. Czy mam patrolowce? Nie. Okej, okay. Nie. Nie mamy nic. Dobra. Masz mu pomóc tutaj. Reakcja 4. Dobra, zobaczymy jak to pójdzie. Przeczytajmy jeszcze, czy mamy coś wycofać. Ale skąd? Czy mamy statki wycofać? Ależ skąd? A mamy jakieś posiłki? Ależ tak. Za dwa dni coś przyjdzie. Dauntlessy. To znaczy, że jakieś statki przychodzą. Aha. To tak. Do Nomea przychodzą statki, ale mamy. Cała flota przychodzi. I mamy subchaser, czyli te statki, które będą malutkie gówna, które są dobre przeciwko łodziom podwodnym. Zajebiście. Wyślemy zaraz do Australii, będą przy Numea, będzie fajnie. I odciążą nasze destroyery. Fajnie. Mamy też destroyery ekstra, mamy Waszyngton. Maximum speed 28, ok, jest wolny, ale spoko, jest cool. Zajebiście. Notabene, chyba mamy tutaj już... Nawet nie zauważyłem, prawdopodobnie... Mamy subchaser już, ok. Auto Commander, ASW. Nie, tylko 4 można maksymalnie. Fajnie, ok, to będą 2. Retirement nie jest allowed. 4 niech idzie. Zapierdzielasz tutaj i będziesz po prostu tutaj stał i srał na wszystkie łodzie podwodne. Ok, cool. Następny Task Force ASW. Fajnie. Port masz teraz, będzie Sydney. I idziesz do Sydney. Tak jest. Tu idziesz. Reakcja na 4. Zajebiście. Zapierdzielasz Sydney Hoport i zapierdzielasz tam. Będziesz patrolować. Zajebiście. OK. Guadalcanal YouTube. Zachowamy. Czy wszystko zrobiłem dobrze, aby... Wydaje mi się, że tak, że wszystko jest super. Dawno nie sprawdzałem, co tu jest grane. Te hawoki. No ma już więcej. Zreperowaliście. 5, 7, 7. Ok, ten ma 1. Ten oberwał mocno. Hawoki atakują 90. Aha, atakują te Japończyków. To bardzo dobrze. Notabene. Katalina. Katalina, Katalina, Katalina. 9000, ok. Za daleko. Coś takiego, coś takiego. Chcemy ich. Jak są, oni są w ogóle. Nie, są zmęczeni. 24 mają, więc ok. Damy im jeszcze ekstra pilota. OK. Mają 3 ekstra pilotów, więc powinni być mniej zmęczeni, kurde, no. Arki są dobre. Bardzo dobre. Patrzymy, co tu jest grane. Ten masz nie patrolować, masz po prostu tu być i trwać. Tak jest. Tak jest. Ten też tu bywa i trwa. Nie, on jest, on patroluje. To clear to patrol zone, bo mu strasznie ten... Strasznie mu benzyna spadnie, więc ty nie będziesz tutaj. Ty jesteś tutaj, ok. Natomiast ty spierdalasz tutaj. Arki. Arki masz dobre. Dobra jest.
Zobaczymy, okej, okay, zobaczymy, czy ten Hyperion dojdzie. Chyba nie. Operacyjnie co się dzieje? Rabaul jest pusty, Kawięk jest pusty, wszyscy gdzieś wypłynęli. Tak, tu mówią, że jest pusty, natomiast Coastwatcher numer 2 mówi, że Shinsoku Maru jest w Kawięgu. No okej. Okay. Clark Destroyer jest, zobacz jakieś bombowce na 101-133. To jest 101-133, Peter Sylwester. A, no tak, to dostałem w dupę od nich. Zaraz będzie nalot na mnie. I zatopią mi go. Okej, okay, okej. Okay. Shinsoku Maru jest w kanwie. W Kawięgu coś dużo jest, okej. Okay. Mój wywiad działa. Pa, pa, pa. Kawięg jest tutaj, jest za blisko Rabaulu, nie ma sensu. Carrier Aircraft. Nasze Wildcaty. 80-20, dobrze. 80-20, dobrze. 80 LR Cup. No dobra, ten broni chyba, który ten Task Force? 8, tak? Ten ma... Zobaczymy. Broni tutaj. Task Force 8. Zobaczymy, jak to zadziała. I w imię ojca i syna. Ok, zaatakował Izabelę, czyli zużył torpedę, to dobrze. O, wielki nalot. Nie wiem, czy dwa razy tak dużo będę miał szczęścia, dwa razy. Jak się wnerwili, chcą rozwalić mi ten sam sprzecumowany statek. Ale zobaczymy. Port ma dużo flag, artylerii przeciwlotniczej. Jedno zero zniszczone. Czy my teraz atakujemy bombowce? Tak, przedarliśmy się przez ich screen, przez ich ekran broniący, ale za dużo nie zadziałaliśmy. Nie trafili. Nie trafili. Nie trafili. 11 Fortec na Lae. Bardzo dobrze. Włączamy go z gry. I supply też trafione. To bardzo dobrze. Zaopatrzenie też się rozwaliliśmy. 11 Kidhawk, ale 15-0 jest. Okej. Okay. Drugi nalot. Nie zaczyna się dobrze. Nie zaczyna się bardzo źle. 15-0. Się wkurwili, naprawdę się wkurzyli. Jedno zero zniszczone. No, przedarło się ich dużo. Trafiony, trafiony, severe damage. Jedno, w końcu mnie trafili, co im zniszczyliśmy. Jedno zero zniszczone. Podobno. Nasze task force nie mogą... Nie, znaleźliśmy go, mamy go. Ale nie mamy amunicji już, o kurde, nie mamy amunicji. Trzeba wrócić. Nie mamy amunicji, powiadasz, więc... Homeport jest Sydney, nie Brisbane. I wracasz teraz do Sydney, bo nie masz już amunicji, tak samo ten drugi. Set Homeport Sydney. Wracasz do Sydney, żeby się naładować. Retirement nie jest allowed. Ale ja chcę, żebyś wrócił i nabrał się. Ok, więc one wrócą, nabiorą amunicji, czyli tych bomb głębinowych i wrócą. Co to leci? Ścigacze.
Okej, okay, very cool. To jest małe gówno, ale może być dobre przeciwko łodziom podwodnym. Okej. Okay. Ci tu płyną, patrolują, natomiast ścigacze są tutaj. Mają maksymalnie 4. To też dobrze. Bardzo dobrze. Tutaj płynie zaopatrzenie paliwowe. Fajnie. Mi się wydaje, że Numea produkuje coś tutaj. Oil storage, resource support, support. Gdzie tu zobaczyć, co produkuje gdzie? Mi się wydaje, że Numea jest nastawiona, że oni produkują chyba coś tutaj. Tak, resources i light industry. Oni produkują to. Więc mimo, że to jest wykrzyknik, to oni w następnych parę tur wyprodukują to. Nie wiem, czy produkują... Numea produkują paliwo? Nie. Także spoko. Ten się wyładowuje i już się wyładował. Więc zapierdzielasz teraz tutaj. I robisz auto disband, bo już się wypakowałeś. Baza jest zaopatrzona. Teraz troszeczkę tylko potrzeba mu fuel. Ojejku. Wiesz co, my zrobimy wielki wypad. Pa. To jest... disband. Będziemy teraz... Co teraz jest? Czy on jest zatopiony? Tak, ten statek jest zatopiony już, nasz Hyperion. Zrobimy teraz wielką operację zaopatrzenia i damy inżynierów tam. Damy auto disband. Zrobimy tutaj... Mamy wszystkie statki zobaczyć. Dziękuję. Zrobimy amfibinę. Ale tak naprawdę chcę zrobić to, chcę inżynierów to wziąć. Chcę wziąć Seabees. 11 Seabees. Czy mogę ich zapakować? Czy mogę jakikolwiek Seabees zapakować? Zaraz zobaczymy. Chcę zrobić amfibijny force. Ok, i na przykład, które tu weźmiemy? AP. Weźmiemy nawet masę tych AP, ok? Jestem za... i chcę zobaczyć, czy mogę załadować żołnierzy. Nie mogę nic załadować. To dupa. Ok. Disband. Ok. Chcę żołnierzy, ale specyficznie żołnierzy, inżynieryjny. Chcę tych... Nie to nacisnąłem, co trzeba. Chcę tych żołnierzy inżynieryjnych. Więc chcę na przykład... Których my weźmiemy? Pierwszy United States Marine Corps... Nie jest bardzo dużo ich. Aviation nie. Weźmiemy Seabees. Chcemy Rare Area. Chcemy pójść na US Pacific Fleet. Ile to mnie kosztuje? 27 punktów, a ja mam 410, więc zajebiście. Są odblokowani. Następnych. Czy chcemy wziąć jakichś? Air Force, mamy Base Force. Co to mi daje? Aviation Support. Tych te chcę wziąć do US Pacific Fleet. To kosztuje 25 punktów. Ja go chcę wziąć. I teraz, jak będziemy robili nowy amfibijny, grupę amfibijną. Nie chcę wszystkich statków. Chcę zobaczyć AP. Mamy APA. To jest do ataku, ale spoko. My nie potrzebujemy tego. My sobie weźmiemy te mniejsze. Okej. Chcę zacumować, wziąć żołnierzy. Chcę Seabees. Ciekawe, czy to się uda. Seabees i tych. I mamy wystarczająco już.
Turn load troops only. Fuel. Verify load. Mamy bardzo dużo tutaj. Akceptujemy to. I będziemy ich ładować. To są tak. Jeden skład jest inżynierzy. Pomagają w reperowaniu bazy i robieniu większej bazy. A drugi jest pomaga robić lotnisko większe. I w reperowaniu samolotów. Okej. Okay. Bardzo cool. Bardzo cool. W następnej turze, w następnego dnia oni powinni być załadowani. Zobaczymy, ile to im zajmie. Tak. Za turę 2, za dzień 2 wrócimy też naszym task force tutaj i zrobimy wielką operację wspieraną przez pancerniki, wspieraną przez krążowniki i też lotniskowce. Okay. I będziemy nie ma CV, ale ok. I będziemy robić wielką operację tutaj, żeby nasi żołnierze tutaj, kurde, dostali żarcie, ponieważ oni teraz żrą już buty. 21 supply, zaopatrzenia mają bardzo mało. Okay. Także plan strategiczny jest taki, idziemy zaopatrzyć ich tutaj i będziemy bronić, jeżeli będzie jakaś kontra przeciwnika, to będziemy mieli blisko statki nawodne i lotniskowce. Także tak jest moje knucie, ale to będzie dopiero za turę 2, więc musimy wrócić naszymi głównymi siłami, czyli lotniskowce. I oni się muszą tutaj załadować. Jak lotniskowce wrócą, oni nabiorą paliwa i tak dalej, nabierzemy pilotów, będzie cool. Ale to będzie w następnym odcinku. Notabene, dzieci idą. Aha, Brazos idzie tutaj. Dobrze. Wszystko gra, wszystko super jest, uważam. Ok, straciłem tutaj. Nie straciłem ich. Nie wiem, dlaczego nie są zadokowani. Kurde. Dlaczego jest nie wyładowani? Fuel w ogóle tutaj nie ma. Szajse. Trzeba dać jakiś szwadron z prawdziwego zdarzenia tutaj. Jest 15. Ok. Czy możemy ich wziąć tutaj? Wydaje mi się, że ich wzięliśmy. Zaraz zobaczymy. Mamy ich, Air Cobry. 20 tysięcy fit. 5. Cap 100%. Będziemy się bronić jak cholera. Ok, więcej pilotów mamy. Będą mniej zmęczeni. Ok. Wszystkie maszyny będą latały. Robimy to. Wszystko inne jest dobrze ustawione. Bombardujemy Lae, bombardujemy tych żołnierzy tam. Tak z ciekawości jeszcze chcę sprawdzić, ile tu jest tych Hawoków. Ten ma tylko 2. Ten ma 7 i ten ma 7. Także nie jest aż tak źle. 14, 15, 16, tak? To nie jest aż tak źle. Dobra, w następnym wideo nasze knucia, zobaczymy co będzie.